muszę rozliczyć wykonawców za pracę, którą wykonali. Stawka dla nich jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Więc jeżeli człowiek pracował 2 godziny 45 minut, to jemu powinienem zapłacić za 3 godziny. Jeżeli pracował 3 godziny 48 minut, to powinienem mu zapłacić za 4 godziny. 10 godzin 12 minut należy mu się za 11 godzin, ponieważ już rozpoczął tę 11 godzinę. Spróbujmy wyliczyć ten faktyczny czas, za który należy ludziom zapłacić. Aby zaokrąglić czas, użyjemy funkcji o nazwie zaokr w górę. Jest taka funkcja w Excelu, ona potrafi zaokrąglać liczby w górę do określonej istotności. My będziemy chcieli zaokrąglić te czasy pracy do pełnych godzin w górę. Ta funkcja ma dwa argumenty. Pierwszy argument to jest liczba, która będzie zaokrąglana, więc zaznacza ten pierwszy czas pracy. A drugi argument to jest istotność, czyli do jakiej wielokrotności teraz w górę chcę zaokrąglać. W przypadku liczb sprawa jest oczywista, natomiast w przypadku czasów tutaj musicie pamiętać o tym, że czasy w Excelu tak naprawdę są również liczby. I jeżeli bym chciał teraz zaokrąglić do pełnej godziny, to musiałbym wiedzieć, jaką liczbą reprezentowana jest jedna godzina. Nie chcę tego sprawdzać, pokażę Ci inny zapis, myślę, że tutaj będzie on prostszy. Użyję funkcji czas, ponieważ funkcja czas może służyć do tego, abym przekazał innym funkcjom jakiś określony czas. Jeżeli chcę tej funkcji zaogr w górę przekazać jedną godzinę, to funkcji czas muszę podać godzinę, wpiszę jedynkę, średnik minuty, jeżeli nie chcę podawać minuty, to wpiszę 0, średnik i sekundy. I sekund, jeżeli również nie chcę podawać, to wpiszę 0. W ten sposób przekażę do funkcji czas i jedną godzinę. A jeżeli zaznaczę tę funkcję czas, nacisnę F9, to mogę podejrzeć, jak wygląda jedna godzina w zapisie dziesiętnym. Jeżeli nacisnę F9, to jedna godzina to jest 0,0416666 i tak dalej, i tak dalej. To jest część doby, tak naprawdę. Cofnę to. Nie chciałem wcześniej tak wpisywać, nie chciałem tego wyliczać, więc użyłem po prostu funkcji czas. Zamknę nawias, zatwierdzę Enterem i skopiuję to teraz w dół dla pozostałych pozycji. Gdyby z takiego obliczenia na czasach albo na datach wyszły ci liczby, gdyby wyszło coś takiego, to wówczas wystarczy zmienić format na odpowiedni, czyli format na czas. Jeżeli chcę tylko godziny i minuty bez sekund, to wybiorę ten drugi format, klikam przycisk OK i jak widzisz, mam teraz te czasy zaokrąglone. W tym ten pierwszy wykonawca ma 3 godziny, za 3 godziny trzeba mu zapłacić, temu drugiemu za 4, temu kolejnemu za 11 i tak dalej, i tak dalej.